Zobaczcie, jak tu jest fajnie. Dobra, już jesteśmy prawie. Wiciokrzew dalej kwitnie, a co? A figi? No, poza psem, to widzicie, nikogo tu nie było. Sprawdzamy na żywo, co się dzieje na figach. Mnie nie było od ostatniego filmu, więc już bardzo długo. No ale... Figa pod śniegiem. No ja rozumiem kaki, ale żeby figę tak odkopywać... Trzyma się. Już raczej nie dojrzała, jak nie dojrzała. Twarde są, ale nie wiem, czy zmarzły po nocy, czy... O co chodzi? Czekajcie, bo wyłączę sobie słuchawki. Tak się ładnie zwiesiła, wygląda jakby dojrzała. Mam nadzieję, że mnie słychać. Zmieniłam w trakcie filmu słuchawki, zapomniałam o tym. No dobra. Jakby mnie ucięło i nagrywam jeszcze raz, to tylko powiem, że zaglądamy do fig po długiej przerwie i patrzymy, czy dojrzały te, co miały dojrzeć. Ostatnie już na brąterki. O, ta już chyba... Ta już jest mięciutka. To na pewno zrywamy. A który dzisiaj jest w ogóle? 22 listopada. To nieźle, co? No, dobra. Weźmy ją, rozpakujmy. I może przetniemy i zobaczymy taką sobie jedną dla przykładu figę. Ale... Nieźle, co? Jak to wygląda? Oglądamy razem. No spoko. Całkiem nieźle. Bo nie ostrzy. No, dobra. Trzeba przekroić. Będzie chwila prawdy. Co tam w środku jeszcze jest? Ale zjem ją dopiero, jak ją ogrzeję chyba. Nie będę takiej lodowatej jadła figi, bo nie po to figi są, żeby jeść mrożone, nie? Jak już tu jesteśmy, to rzut oka na peretę. Widzicie, ile zostało owoców, dosłownie kilka na szczytach. Wszyściutko dojrzało już wcześniej. Dobra, ale idziemy kroić. No dobra, historyczny moment. Figa! Nieźle to wygląda, co? I pachnie ładnie. Zobaczcie, jest tutaj całkiem mokra. No już widać, że to jest późna figa, ale jestem pod dużym wrażeniem. No to jest moja rekordzistka. 22 listopada. Nie, przepraszam, w grudniu zebrałam kiedyś. Z brąterki właśnie. Także jak kto tam złego mówi na brąterki, to... wycofać to, albo że fiki nie dojrzewają, jak jest chłodno, no to na waszych oczach dojrzała w listopadzie. Sprawdzaliśmy, jak wyglądała w listopadzie te figi. Wsadziłam je dopiero teraz do woreczka i dopiero w listopadzie ta figa ostatecznie dojrzała. Także naprawdę figi, to co wam powtarzałam już wiele razy, mam nadzieję, że widzicie, że to co mówię się sprawdza. Ale figi potrafią dojrzewać naprawdę, naprawdę późno i długo. I wcale nie potrzeba im wysokiej temperatury na koniec dojrzewania. One, figi jesienne, to dojrzewają jesienią, wtedy już jest chłodniej. One tak jakby są na to przygotowane. To, co jest dużo ważniejsze niż temperatura pod koniec dojrzewania, to jest czas, jak długo wiszą na krzewie, na krzaku. A żeby wisiały... Ale niezła. Dobra, spróbuję trochę, czy słodka. No już szczupy zapachu, że słodka. Słodziutka jest. No, brąterki jest słodziutka. Nadal figa z listopada. Jest mega w smaku. Ja ją chowam, zjem sobie cieplutko w domu. Ale... no. Ale tyle. Chciałam powiedzieć, że ważniejszy jest właśnie ten pinching i dzięki pinchingowi one dojrzewają, bo po prostu szybciej się zawiązały. Ale też oczywiście zostały te małe figi, które zawiązały się później, one już nie dojrzeją.
Ale widzicie, jak tych fig jest niedużo. Trochę już opadło, bo te też opadają, te niedojrzałe, więc tak jakby na perecie nic nie opadło, a ta miała taki opad z tych malutkich, najmłodszych fig, więc jakby nie, jeszcze więcej nie dojrzało niż tu widać, ale dojrzało też ich bardzo dużo. Widzieliście w sezonie, jak pięknie dojrzewały, codziennie było ich sporo, więc bardzo fajny, długi plon dało jesienne. No ogólnie pereta potrafi dać bardzo ładny plon letni, bardzo ładny jesienny, więc bardzo fajna odmiana, pod warunkiem, że pomożemy jej dojrzeć wcześniej. O tym były już filmy, więc nie chcę cały czas gadać o tym samym. Ale chciałam Wam pokazać, dlaczego ja tak o tym gadam. I właśnie nie lubię takich mitów, że to musi być ciepło, jakieś panikowanie, wiecie, szklarenkowanie, obcinanie gałęzi, obrywanie liści. No tu liście same spadły akurat. Ale nawet jak tak figa wygląda, to ona jeszcze może dojrzewać, jeżeli tym figom niewiele brakuje. Także czas dużo jest ważniejszy niż temperatura. O wiadomo, stanowisko musi być słoneczne, ta figa naświetlona była cały sezon, więc słońce jest bardzo ważne dla fig, ale nie już na tej ostatnim, widzicie, finiszu, tu pod śniegiem i dojrzewa. Także tak Wam chciałam opowiedzieć, żeby nie panikować i dać figom czas. Jeżeli uszknęliście do połowy czerwca, to dajcie im czas, powinny dojrzeć. Jeżeli to są odmiany w miarę sprawnie dojrzewające, to dadzą radę. Jak są takie bardzo długie, to i tak nie dadzą rady, no to wtedy trzeba zmienić odmianę. Dobra, coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Aha, jedną rzecz przy okazji. A propos teraz okrywania, zimowania, przecinania, ja dopiero to robię, jak w prognozach mam minus 10 stopni, więc na razie też bez paniki, nie trzeba wcale ich okrywać jeszcze, tych fig. Zwykle to dopiero grudzień, styczeń okrywam i ściągam już pod koniec lutego, początek marca te osłony, bo chcę, żeby ona się hartowała, zmarzła. No, wiedziała, że nie żyje sobie w ciepłych krajach, tylko tutaj ma trochę ciężkie życie, miała pecha w życiu, trafiła do Polski, więc musi też to wiedzieć i być zahartowana. A, no i co jest najlepsze? Ta figa akurat przymarzła mi w tym roku wyjątkowo i startowała od zera. I też tu widać te gałęzie, które były zostawione. One są martwe, to są z tamtego roku gałęzie. Tu widzicie nawet piękne grzybki na nich się rozwijają, to są z tamtego roku gałęzie. Tu nic nie przetrwało z tamtego roku. Wszystko, co widzicie z tamtego roku było, zostało, umarło i ta figa wystartowała od zera, od parteru praktycznie. Niewiele tam było zakopczykowane, to to przeżyło trochę u nasady. I no i to jest kolejny mit, że figa jak startuje od zera, to już nie zdąży dojrzeć. Jak uszczkniemy, to zdąży. Ma szansę wtedy przynajmniej. Także warto to robić. I tak, mamy parę mitów dzisiaj obalonych. O tym, że figi potrzebują wysokiej temperatury, żeby dojrzewać, to raz. A dwa, że jak startują od korzeni, to już lipa. No i o tych wszystkich, że trzeba przycinać, obrywać liście. Tu liście były, naturalnie spadły, ja żadnych liści nie oberwałam, a nic nie robiłam. A możecie obejrzeć, ile też sporo w tym sezonie wrzuciłam filmów ze zbiorów fig, więc ile tych fig było, jak sobie dojrzewały, to macie wszystko pokazane we wcześniejszych filmach. No, oczywiście ta figa jest tu w gruncie cały rok. No to dla jakichś tam nowych widzów. Dobra, to chyba będzie na tyle, co Wam tu jeszcze mogę powiedzieć na koniec o tej porze roku. No dobra, no to szykując się do przycinania, mogę Wam jeszcze powiedzieć, że teraz już widać te podwójne pąki. W zależności od odmiany figi, jak jest rozwinięte, one będą większe, mniejsze, ale tu macie taki przykład podwójnego pąka, więc jeden jest na owocek, drugi będzie na nową gałązkę. Tak samo jest tu i po to robimy pinching potem na wiosnę, żeby te figi ruszyły nam szybciej.
i miały szansę dojrzeć później w sezonie. Więc jak byście przycinali te figi, jakbym wam nie nagrała filmu, albo oglądalibyście poprzednie filmy, to właśnie szukamy takich młodych gałęzi z licznymi właśnie podwójnymi pąkami i je chcę zachować na przyszły rok na brebę, żeby mieć plon na figi letnie. Ale nawet jak nam wszystko przemarznie, nadal możemy mieć figi jesienne. Także to nieprawda, że jak figa przemarznie, to już w tym sezonie nie zaowocuje. No, dobra. Okej, dajcie znać, jak wasze figi, czy już pospieszyliście się z okrywaniem, wszystko pozabezpieczane, czy tak jak ja, ile się da, to hartujecie figi. Tak, figi da się hartować. Jak najbardziej, jak wszystkie inne rośliny. I oczywiście nie wytrzymają wam nie wiadomo ile i trzeba je zabezpieczyć powyżej minus 10, już jest ryzyko, że będą przemarzać. Ale jednak dużo łatwiej znoszą zimę takie dobrze uśpione figi, zahartowane, niż rozhartowane w jakichś budkach i tak dalej. To jest moje zdanie. I ja tak postępuję sobie tu. Dobra. No dobra, bo ja zawsze nie mogę skończyć tych filmów. To pa, na razie.